W showbiznesie bardzo dużo się dzieje. Ostatnio sporo namieszała w nim Caroline Derpiński. Co ty myślisz o całej tej sytuacji? Ja się przebrałam za nią. Stworzyłam nawet filmik odzwierciedlający wywiad naszego wspólnego kolegi. Powiem jedno. Generalnie żal mi tego. Żal mi w ogóle, że media takie coś promują. Ja rozumiem, że można było się... Ja w ogóle podziwiam ciebie za tą pokerową twarz podczas wywiadów, które oglądałam i miała sobie nakleić penisa na czoło. Naprawdę, szapoba, twoja profesja po prostu jest godna podziwu, bo ja bym parsnęła śmiechem, bo zemdlała, więc do tego trzeba być stworzoną, jesteś idealna. Laska po prostu, jeżeli kobieta mówi, że nie trzeba mieć zdolności i nie trzeba nic potrafić, po prostu trzeba mieć pieniądze, to ja stwierdzam, że taką panią to trzeba było wysłać do jakichś prac przymusowych, do jakiegoś takiego dobrego lekarza. Przede wszystkim ja dostałam mnóstwo wiadomości po moim filmiku od ludzi z Miami, którzy są moimi obserwatorami, włącznie z tym, że powiedzieli: Monika, ona mieszka w wynajętym mieszkanku, w ogóle w jakiejś jednej dzielnicy w Miami, wypożycza sobie Panamerę, mówi, generalnie to jest tragedia. Mówi, że jechała raz tam ponad 100 mil na godzinę i nagrywała story. Jakaś inna dziewczyna jej napisała, co ty robisz, to ją oczywiście poblokowała, mnie też zablokowała, pozdrawiam cię serdecznie, z niepozdrowieniami. Więc to jest dziewczyna, która wymyśliła całkowicie swój anturaż i ten, on jest chyba Meksykaninem, tak, czy Latynosem amerykańskiego pochodzenia, który wygląda jak Polak w podeszłym wieku. Ja nie wiem, co do ludzi w podeszłym wieku, ale cała ta historia śmierdzi po prostu napędzaniem młodych dziewcząt do robienia głupot i myślą, że mogą pojechać do Miami i zarobić tam kasę. No to jest dno i orzeszki. Na to kobieta po prostu, jakbym ją spotkała, to bym powiedziała, że mi jest jej strasznie żal. Naprawdę. To jest po prostu, dla mnie to jest szok w ogóle, co się wydarzyło. Chociaż rozumiem, że media muszą się klikać i dlatego podziwiam was za te pokorowe twarze. Powinniście dostać naprawdę Oscara w takiej pięknej wersji a la złotej.